wam przyniesie chwałę albo zadecyduje o śmierci. Mamy panu Ciuszkę wielkie brawa. Teraz jesteśmy przed najbardziej hollywoodzką sceną, jaką widzieliście państwo na ekranach, swoją łaskę. Musi prosić naszą Patrycjuszkę. Dwa palce, tak Patrycjuszkę. Daruj mi życie, pani! Ale bój! Błagaj! Taki gest! Daruj mi życie! Słowa częstokroć z piasków areny na loże Patrycjuszy. Często gawiatorzy nie znali języka pani. Patrycjuszy, ale ten gest zawsze oznaczał prośbę o łaskę. I teraz taki czy taki? Ludu Rzymu, co z nim zrobić? Palce do góry albo w dół. Oszczędź go! Mój ci on! To nie to serio. Lud przeżył. Nie. Lud chce, żeby przeżył. Nie. Patrycjuszko. Przeżyje. No nóg Patrycjuszki cię. Dziękuj. Dziękuj za łaskę. Wiesz, tam jak to by mówił Jarek. Dobra, to jest dobra, to dobry charakter noga. Tutaj widzieliście państwo zastosowanie tej tkanki tłuszczowej, o której mówiliście. Jesteś rzuca. Brawa dla nich! Na środek! Okaleczony gladiator był cały czas przy
Gladiatorzy byli otoczeni najlepszy. Nikogo. Właścicielu, Patrycjuszko, co z nim zrobić? Patrycjuszka chce śmierci, ale... Adios! Ja jako planista muszę powiedzieć, gdyby to był ten gladiator, albo ten, bym ich poświęcił, ale żeby znieść tego olbrzyma z naszej areny, bym musiał całą moją świtę zatrudnić. Więc ja go oszczędzam, żeby mógł sam się wlec z pola walki. Że zwycięzca w najcięższym pancerzu, pomimo ciężkich ran, na pewno będzie mógł święcić triumfy podczas kolejnych walk. Teraz natomiast do jego kwestii należy bądź ocalenie. Patrycjuszko! Nie! Patrycjuszka postanowiła oszczędzić. Bardzo mnie to cieszy ze względu na moją kiesę. Nie będę musiał kupować nowych niewolników. Ale ci z Państwa, którzy oglądali cały cykl naszych dzisiejszych wystąpień, poznali gladiatora Lutomusa. Lutomus jest wolnym gladiatorem. Lutomus otrzymał rutis, miecz drewniany, który stanowił symbol wolności. Gladiator po wielu latach walki na arenie, po zdobyciu uznania ludu, mógł dostać taki miecz, stać się wolny. Potem mógł zrobić z życiem co chciał, a zwykle było tak, że gladiator zostawał doktorem, czyli nauczycielem w Ludii w szkole gladiatorów. Lutomus jest w mojej Ludii właśnie doktorem. Teraz Spak, czyli ten gladiator, który wygrał ostatnią walkę, staje... Młody, dzielny, nie jeszcze jedno może w życiu zdziałać. Albo tak. Więc zasłużył na wolność czy nie? Nie! Tak? Nie! Tak. Luz Rzymu i Patrycjuszka decydują, że może być wolny. Klękaj przy Patrycjuszce, młody, dzielny gladiatorze. I tak wrócił do szkoły, bo nic w życiu innego nie potrafiłeś robić. W ten sposób karierę gladiatorską kończyło bardzo niewielu wojowników areny. Jednakże ci zabierali ze sobą z piasków aren niesłabnącą, niegasnącą sławę, która przyczyniała się do sławy ludzi, której uczyli. Dlatego ja teraz będę zabiegał o to, żeby Spakusa wciągnąć do mojej ludii razem z Lutomusem, wykształcił mi najlepszą armię gladiatorów, która przyniesie mi górę złota, po to byśmy mogli w przyszłości robić takie albo bardziej efektowne igrzyska dla ludu i patrycjatu rozkoszy, przyjemności i uciechy. Teraz dziękuję bardzo. Życzę udanej niedzieli.